Hej, hej, siemanko, z tej strony Mateusz, witam was w kolejnym odcinku z Anno 1800. No i na dzisiaj zaplanowaliśmy sobie to, o czym już wcześniej mówiłem w poprzednim, w sensie po sfinalizowaniu tego, co mieliśmy robić poprzednio. Tak, bardzo pogmatwane. Dzisiaj sobie ruszamy na misję jakąś pierwszą statkową. Tylko zobaczę, czego tutaj nam brakuje i co tu się dzieje w ogóle. Jestem podjarany, jak to ładnie wygląda tutaj, no w ogóle, znaczy pomijając fakt, że tu jest cegielnia, ale to i tak to fajnie wygląda. Jeszcze tu bym coś dodał. Może tu, chociaż tu miałem jakieś domy postawić niby. No nie wiem, zobaczymy. No właśnie, i tu coś jeszcze chyba, w ogóle czemu są takie karety, co to jest w ogóle? A, piekarnia. A gdzie jest piekarnia w ogóle? Postawiłem tu piekarnię? Nie, chyba dopiero się... Przepraszam. Dopiero się mąka zbiera, ale to piekarnię postawiłbym gdzieś... A może właśnie gdzieś tutaj? W sumie czemu nie? Wiele jak wygląda taka piekarnia tutaj w grze. Kurde, za ładnie, żeby ją tu stawiać. Bardziej by pasowała tak tutaj na przykład, nie? Dokładnie. Ma zasięg, więc spoko, bo tak patrzę, że ona tu tak wygląda tak fajnie sklepikowo, to ją tak gdzieś stawiać tu, to tak trochę nie. Dobra, jeszcze miałem zerknąć na szybkości. Czemu brak towarów? No co, masz za daleko magazyny? Z tego, co rozumiem, to spoko. Spoko, to ci dostawimy tu jeszcze jeden magazynów, nigdy za wiele. Nie, rynek. W ogóle co daje rynek? No, nie wiem, może drugi dostawimy tam prędzej czy później. Pytanie, czy jeśli upgrade'nę sobie, no to na tym sobie zobaczymy. Dobra. No niech będzie magazyn, jeszcze mi trochę kurde katar męczy. Ale no mam nadzieję, że jakoś, pomijając echo oczywiście wszelakie, które tu istnieje teraz, no ale no, no nic nie poradzę. No, no dobra, to podnieś. O co chodzi? A to nie jest misja, że ojejku, gdzie ja jestem? Halo, w ogóle co to jest za miejsce? Bo jest ładne. Prawda, ładne w ogóle. Przepraszam. Co to jest za uprawa? Winogrona. No mi się podoba. A teraz gdzie my jesteśmy i co mamy zrobić? Mamy użyć strzykwy, by uratować rozbitków. Płynie ten statek? Dziwaczne miasteczko portowe, atrakcyjność. A wam co? Czy to jest... Nie wiem, co to jest, ale no niech będzie. Dobra, piekarnia działa ładnie. Tu nasza ta wioska na razie się prezentuje. Tu bym jeszcze coś postawił, szczerze mówiąc, bo mamy jedną karczmę. To może drugą gdzieś tutaj postawić za kościołem. Nie, ale na przykład tutaj, nie? Dobra, niech tu sobie będzie. Ale też, żeby nie przesadzić, bo ja tu chciałem potem postawić jakiś pałac, nie? To on będzie gdzieś tutaj może. To tu jeszcze najwyżej puścimy
małe domki i będzie ok. Dobra, jeszcze jakieś szczątki, tak? Saved. Co z tymi? Do you also then save us from a grievous injustice? Okej, to możesz wrócić sobie do domciu. Wejdź się do portu, kurde, jeszcze cały czas. The man is an imposter. Cały czas jest dosyć irytujący. Wow! To jest wow, to jest więzienie! W którym się nawet coś dzieje. Wow. Ej, to mi się podoba. Dobra, weź. A, bo zaraz. He's clearly up to no good. Dobra, czyli... However much we despise Uncle Edvard, it's criminal to go opening his private correspondence. Właśnie nie wiem, co zrobić. Zabić więźniów politycznych Edwarda do Elego Blackwood, czyli tutaj chyba? Albo otworzyć. Co zrobić? Ratujesz więźniów twojego stryja z transportu do więzienia Aliego Blickworth, ale twierdzą oni, że Edward sfałszował zarzuty przeciwko nim. Archant odkrył we wraku zalakowane dokumenty. Ja bym nawet to otworzył, tylko jak? Zaraz, chwila. W ogóle gdzie ja jestem? Proszę mi dać... Wow. Ale proszę... W ogóle... śmieszne. Tak, przez wyspę centralnie. O, tu w ogóle się coś dzieje. Jeszcze zobaczmy, co tu... Wspólnie z kumplami nienowrzyźni są w cegielni. Zbliżają się urodziny Jimmy'ego i najlepszym prezentem... Spoko. Dobra, zrobię takie ładne panoramiczne ujęcie. Stąd. Oj. No spoko. A promise kept. Spoko, może być. Może być. Ważne, że mieszkańcy są zadowoleni. Tu by się coś przydało, ale to za chwilę. Zaraz otwórzmy ten list. Nie, otworzę ten list. Zobaczmy. Szanowny panie zarządco Blickworth, kolejni zdradzieccy spiskowcy Samuela, zbrodnie wraz z wyrokami jak poniżej, Ernest Sterling, używanie plugawego języka, 16 lat ciężkich robót, Verity Goodhearth, podszywanie się, transport na antypodec, Elias Noble, autorstwo listu z groźbami dożywotnie więzienie i Honora Descens, szarganie reputacji dożywotnie więzienie. Sędzia bez trudu uznał mój argument, że sam brak dowodu na współpracę oskarżonych jest ze zdrajcą rzeczy samej, bla bla bla, spoko. It cannot be. These names are those father trusted most. Barristers, doctors, academics. No właśnie, tak od razu coś mi się nie podobało. Astonished he could be this corrupt. We must put their case. He certainly knows how to silence his critics. Dobra, czyli teraz co? Zabierz więźniów politycznych do... Tak, to dokładnie tak zrobię. I dream of some kind of news. Tylko dajcie mi strzygę. Niech sobie popłynie tu strzykwę, nie strzygę. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Ech, ale kurczę, teraz klimatyczna muzyczka leci tak idealnie na rozpoczęcie majówki. Mam nadzieję, że będzie słoneczna, bo na razie dzisiaj, a to jest poniedziałek wieczór, to wiadomo.
przynajmniej u mnie to przyszło zimno, burza, znaczy zimno, ciepło, potem burza, potem znowu zimno, no i tak średnio najeżdża generalnie. What is it you are bringing? Did he really? Oh dear. Best leave these poor people with me. I will tell Edvard that the debt between you is... No i super. That was none of your business. And what right has the crown to meddle in my accounts? What? Spadaj, kuszek. On jest irytujący. Spoko, że nam dziękujesz. Dobra, w ogóle musiałbym kiedyś wreszcie poczytać, co oni do mnie mówią. Ja tak tylko wyłączam i wyłączam, ale no, rozumiecie, nie? Dobra, musimy ruszyć z rozbudową tutaj portu. I chciałem bardziej port zrobić po tej stronie. Nie tu taki tam przemysł bardziej, a tu będzie bardziej port. Bo tu już chyba nie ma bardziej miejsca, nie? Na takie tu są w ogóle ogromne klify. Że po tej stronie coś będzie można robić, ale to zanim tu, to wiecie. Dobra, czekaj, kiedy inżynierów będziemy mieć? No ale to później się tym zajmiemy. Na razie zbudować stocznię mamy, spoko. Ej, ale podoba mi się bardzo mielerz, węgiel, piec hutniczy, fabryka broni, mydło, to jest... Dobra, nie będę komentował, łańcuch produkcji, stalowe belki, ale jak my to zrobimy, będzie takie zagłębie przemysłowe. Złoża wapienia, złoża miedzi, glina, wapień, cynk. Chyba, że my to dopiero musimy odkryć, chyba, tak? Nie, tu jest żelazo, pole naftowe, złoża węgla. Tu będzie po prostu takie zagłębie przemysłowe, że jak to będzie... Stąd po prostu... No wow, naprawdę to będzie coś pięknego. No przynajmniej takie mamy plany, nie? Dobra, już wam to buduję. Chwila, co ja miałem wybudować? Kościół jest. Czemu wy macie brak wełny, no? Halo. A, bo nie ma wełny. Spoko, zaraz będzie. Gdzie była wełna? Tylko teraz mi powiedzcie. Dostawimy jeszcze jedną farmę owiec. Niech to będzie tak. A tu sobie nas postawimy kolej. I ona będzie sobie szła tak. Nie, coś chyba. Nie, no dobrze. Tu i tu. I teraz trzecią jak postawię. Tu będzie raz, dwa i trzy. I spoko. W sumie też mogę postawić, wszystko mam, żeby to zrobić. To możemy ją na razie wyłączyć. Ale super, to tak, mamy ogromne pola, w sensie ogromne pastwisko, znaczy no nie ogromne, ale wystarczające chyba. Mam nadzieję, że zaczną sobie ładnie tutaj proces. W ogóle zastanawiam, że skoro ich jest tyle w miejscu naraz, jak wydajność wygląda. Doskonała wydajność 100%, tu jest wydajność 96, tu jest 91, ale może to będzie tam lepiej. Później. Mi się wydaje, że to już jest okej, nie? Powinni sobie dać radę. A tymczasem postawmy... drogę tutaj.
Zobaczmy, czy coś nam to da, jeśli sobie to zrobimy w taki sposób. A tu postawimy mały port, stocznie żaglowców. A nawet i w tą stronę, to spoko. Spoko, niech sobie będzie tutaj stać nas. Spoko, możemy sobie zrobić zdjęcie, luz, nie ma problemu. Teraz skład portowy, nie? Przecież dziedzice Goodia, nie wiem w sumie, chyba tak. Tworzą własną firmę transportową na wzór ich ojca, który był według nich człowiekiem zasad. W końcu nie ma żadnego pewnego dowodu na to, by cokolwiek zrobił źle. Spoko. I przez to zaczynamy rozdział drugi, znak ognia, i się pewnie zacznie. Jak się zaraz nie wykończę tym Katarem, to będzie po prostu ojej. Well, the queen is in the direst need of ships. Spoko, zaraz jeszcze kontrakt z królową ogarniemy, już w ogóle będzie luksus. We'll go some way to healing the wounds of the past. Przyznałem, czy jakby jeszcze rybę dostawić, może tu jedną. A commission for the mamy ryb w ogóle? 3 ryby, nie? And in such quantity. To możemy. A rare honor indeed. The weaponry they ask for presents a problem. I'm not even sure we have an iron load, do we? Spoko, damy sobie radę. To jeszcze w następnym odcinku się zajmiemy tutaj kopalnią i zacznięciem, że tak to ujmę, ostrego przemysłu, a na razie jeszcze sobie tu zadbajmy o te rzeczy. Dostawmy jakąś tam drogę, jedną dużą. No, postawmy to. Nie, nawet spoko to wygląda w sumie. Nawet mi się podoba. To tak średnio tutaj, ale... Gdzieś tu chyba były... Co nie? Brakuje nam cegieł zdecydowanie, ale to się tym zajmiemy później. Teraz zobaczmy w shipyard sailing ships, co tu będziemy mogli sobie dostawić do tego miejsca. Port, stocznia żaglowców, ok. Czemu one nie mogą być w jednej linii? No to jest bez sensu. Ja myślałem, żeby one były w jednej linii na przykład i co? Nie mogę? No nic. Biuro kapitanata portu. Znaczy, biuro kapitanatu portu właśnie. Tutaj by gdzieś... W ogóle tylko w którą stronę wtedy by je postawić, nie? Pasowałoby gdzieś w tą, ale bardziej tu by to pasowało. Chyba, że tu nam się uda to wszystko połączyć razem. Wow. Ej, ale to... Zaraz, jak to działa? Jeśli ja sobie postawię na przykład tak na brzeże, to czy mogę do tego potem coś dobudować? Coś? Nie wiem, ale mi się to podoba. To działa jako magazyn. Czemu tu jest taki...
Nie wiem, ale po której stronie postawić ten magazyn? To mnie ciekawi. Po tej stronie raczej nie. To prędzej bym tu go tak dostawił. Niech sobie... A niech sobie będzie, kurde. Ale to jest irytujące, że one się tak nie mogą, kurczę, postawić w jednej linii, tylko tak. No nic, dobra, może ten nabrzeże nie będzie za piękne, ale powinno spełniać swoje zadanie. No. Cóż mogę więcej rzec? 60 tu masarnie, kurczę, postawił. Ja to bardziej może w, nie w tych rejonach. Kurde, tu mi się blisko przydała jeszcze glina jakaś, bo one są tak daleko. Łańcuch produkcji piwa, posterunek policji albo mydło. Ale gdzieś te świnie też, kurde, by trzeba było umieścić, nie? Ale świnie to gdzieś tak... Za blisko tutaj miasta, zdecydowanie. No dobra, dobra, dobra. Dyplomacja, w ogóle co mamy w dyplomacji? Spoko. Sojusz, prawa handlowe, pokój, wojna, co tam dalej? Szlaki, spoko. Mapa świata, zobaczmy jak to wygląda w ogóle. Bo na razie tyle znamy. Spoko, może być. Zwykłe, poczciwe żelazo. Spoko. Niech będzie. Pewnie jakieś duże, różne, inne, dziwne rzeczy tu będą. Ja też sobie zupgrade'ujmy tutaj nasze domy i w sumie będzie na dzisiaj tyle. Także no cóż, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie już zajmiemy się rozbudową porządną przemysłu ciężkiego, jak na tamte czasy przystało, na intensywną industrializację. No i cóż, miłego dnia, na razie.